Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie jednego z widzów. Pytanie krótkie, znaczy wypowiedź widza była dłuższa, ale pytanie krótkie. Czym różni się masoneria rytu szwedzkiego od masonerii rytu szkockiego i masonerii rytu francuskiego? Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej za pośrednictwem maili. I tak, o masonerii rytu szwedzkiego mało kto wie, bo ona jest taka lokalna, można powiedzieć, to znaczy występuje czy dominuje w krajach skandynawskich, w Szwecji, Norwegii, Finlandii, dominuje w Islandii i pojawia się, czy funkcjonuje w Danii. I być może funkcjonuje gdzie indziej, ale może gdzieś jej loże się pojawiają, tam gdzie pojawiają się Szwedzi, Norwegowie, osoby pochodzące z Islandii czy Finowie, ale na ten temat nic nie wiem. No i tak, masoneria rytu szwedzkiego jest specyficzna. Można powiedzieć, że jest to pochodna z jednej strony róż czy doktryny różokrzyżowców, z drugiej strony pochodna masonerii rytu francuskiego. Mrówki mnie obchodzą, jestem w Nałęczowie i dużo tu żywych stworzeń. I jest to przedziwne połączenie, bo tak, zauważmy, że właściwa masoneria, znaczy inaczej, jeżeli byśmy porównywali masonerię do kościoła katolickiego, to porównanie jest jakoś zasadne, bo masonerię nazywa się antykościołem, no to masoneria rytu szkockiego to jest ten właściwy ortodoksyjny, satanistyczny antykościół, prawda? Czyli można ją porównywać do kościoła katolickiego. Masonerię rytu francuskiego i szwedzkiego do jakichś protestanckich odszczepieńców. I masoneria rytu francuskiego, uwalniając się spod wpływu masonerii rytu szkockiego, odsunęła na bok całą tą doktrynę, prawie całą tą doktrynę kabalistyczną, no i skupiła się na, z jednej strony, na, znaczy ja zawsze mówię, że szatan ma dwie dominujące cechy, pycha i nienawiść. Masoneria rytu francuskiego wspiera się na pysze, masoneria rytu szkockiego wspiera się na pysze, masoneria rytu francuskiego na nienawiści. No, czyli masoneria rytu francuskiego była taka zawsze agresywna od samego początku, no bo powstała w okolicach rewolucji francuskiej, odsunęła te wierzenia kabalistyczne gdzieś na bok, uznając, że no człowiek w tej swojej takiej podstawowej postaci, uznając, że człowiek jest Bogiem, ale w tym sensie, że jest najwyższą istotą we wszechświecie, ale nie boską, nie, taką zwykłą, ale najwyższą istotą we wszechświecie i może powinien zachowywać się jak Bóg, czyli być panem, prawodawcą, kształtować, kreować świat, kreować człowieka na tyle, na ile jest to możliwe przy zastosowaniu nauk szczegółowych. I tutaj jest jeden wyjątek, bo gdy masoneria rytu francuskiego trafiła do Rosji, to zaczęła się tam wiązać z różnymi wierzeniami
stanowiącymi herezję na gruncie prawosławia, z różnymi wierzeniami pogańskimi i zaczęła się tam odradzać kabała, ale raczej w tej perspektywie takiej magicznej, prawda? Czyli pojawiło się jakieś odniesienie do szatana czy do niektórych demonów, ale chyba nie pojawiło się jednak twierdzenie, że człowiek może zostać Bogiem w pełni i do końca. Natomiast Różokrzyżow, no i jeszcze masoneria rytu francuskiego zaczęła przyjmować doktrynę lewicową. Można powiedzieć, że to ona wytworzyła marksizm i komunizm. I zawsze i wszędzie miała takie, prezentowała takie rozwiązania, że one były bliskie rozwiązaniom marksistowskim czy komunistycznym. Bardziej pragmatyczne, ale typowe. No i teraz pamiętajmy o tym, że że masoneria wyłoniła się z lóż różokrzyżowych, czyli pierw były loże różokrzyżowe i niektóre loże różokrzyżowe przekształciły się w loże masońskie i był taki okres, że loża była zarazem różokrzyżowa i zarazem masońska, albo różokrzyżowcy i masoni bardzo ściśle ze sobą współpracowali. Tak było na przykład przy planowaniu i kolonizacji Ameryki Północnej. I różokrzyżowcy w początkowym stadium, to była kabała tak zwana chrześcijańska, czyli to była doktryna religijna, swoista praca nad sobą poprzez odwołanie się, poprzez okultyzm, odwołanie się do magii, która miała doprowadzić do tego, że człowiek wzniesie się na wyższy poziom duchowości. Prawda? Zawsze podaję ten przykład działania różokrzyżowców w parafiach katolickich, jak trafiają do parafii katolickiej, że oczywiście nie ujawniają się, proponują jakby oddzielną wspólnotę katolicką, gdzie czyta się o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis. Czysto katolickie dzieło, nikt nie może mieć do niego żadnych zastrzeżeń. No i się czyta i powoli jest takie wbijanie w pychę. My jesteśmy wyjątkowi. Zauważmy, w ilu ruchach katolickich coś takiego jest, że ja, nauka katechumena, czy odnowa w Duchu Świętym, czy ruch światło-życie, ja nie jestem jak ten celnik, prawda? I wbija w pychę. I w pewnym momencie się tam mówi, no my jesteśmy już jak Jezus Chrystus. Tak go bardzo dobrze naśladowaliśmy, że jesteśmy jak Jezus Chrystus. Idziemy dalej, no i w pewnym momencie wyjaśnia się, że jesteśmy już bardziej bogami niż Jezus Chrystus. I teraz masoneria rytu szwedzkiego to masoneria rytu francuskiego, która powróciła do korzeni, czyli sięgnęła po doktrynę różokrzyżową i jakby połączyła ze sobą tą lewicową myśl, lewicową wizję masonerii rytu francuskiego z kabałą typu chrześcijańskiego, gdzie odwołuje się do chrześcijaństwa, gdzie się twierdzi, że jest się chrześcijaninem i tak dalej. I ta masoneria jakby przejęła wspólnoty protestanckie tam, gdzie była, znaczy w Skandynawii. I teraz zauważmy, że pierwsze loże masońskie w Anglii zakładali pastorzy. I teraz jest pytanie, czy jak to się stało w Skandynawii? Czy to się stało w ten sposób, że pastorzy protestanccy tam od początku byli różokrzyżowcami, czy w pewnym momencie stali się różokrzyżowcami, a później po zetknięciu z masonerią zaczęli przekształcać wspólnoty różokrzyżowe we wspólnoty masońskie i nastąpiło takie przedziwne pomieszanie. No i teraz cechą charakterystyczną
masonerii rytu szwedzkiego jest to, że ona nie ma takich ambicji, że przejmie władzę nad światem, że nawet, że przejmie władzę w danym państwie. Ją interesuje władza duchowa, a nie władza polityczna czy władza gospodarcza. Nie mówi się tam o królestwie szatana, czy na ziemi, czy królestwie masonerii, ale no akurat udało mi się dotrzeć do informacji dotyczących masonerii w Islandii, czy na Islandii, jak niektórzy mówią, i tam od początku powstania państwa islamskiego masoni sprawowali, masoni rytu szwedzkiego sprawowali niepodzielne rządy, ale to się nie przekładało na jakby struktury czy działania państwa, tylko przekładało się na ducha. Ducha również państwa, prawda? Czyli cechą charakterystyczną krajów, państw skandynawskich jest ich lewicowość. To najlepiej widać w Norwegii, która w wielu perspektywach zachowuje się jak państwo komunistyczne, tylko może sobie na to pozwolić, ponieważ ma nieprzebrane bogactwa w postaci ropy naftowej, prawda? I te pieniądze, które uzyskuje z tych przeznacza na realizację różnych lewicowych mrzonek, które w innych krajach nie dają się realizować, a w Norwegii się dają. A z drugiej strony jest no, takie uduchawianie. I teraz, co ciekawe, ten proces spowodował w krajach skandynawskich dechrystianizację tych ludzi, czyli odejście Norwegów, Szwedów, również od wspólnot protestanckich, ale te wspólnoty oddziaływują bardzo na myślenie, duchowość, doktrynę państwową, z tym, że no oczywiście można by powiedzieć, że one nie oddziaływują jako wspólnoty protestanckie, tylko oddziaływują jako wspólnoty masońskie. Tych masonów jest tam pełno, oni są jawni, prawda? Jak przyjechałem pierwszy raz i ostatni do Oslo, no to na głównym placu znajduje się parlament, a naprzeciwko niewiele mniejszy budynek z napisem Loża Masońska, obok parking tylko dla masonów, restauracja tylko dla masonów. Nawet jedną Polką weszliśmy do tego budynku i zaczęliśmy iść w głąb do tej loży masońskiej i dogonił nas ktoś z recepcji i zapytał się, do którego masona idziemy. Myśmy nie potrafili wskazać. Kiedy pojechaliśmy na wycieczkę do innego miasta, no tak przejeżdżaliśmy przez rynek, to też tam zauważyłem budynek z napisem Loża Masońska, prawda? Czyli i akurat wtedy, kiedy byłem w Norwegii, wybuchł skandal, bo dwóch ministrów okazało się, ujawniono, że dwóch ministrów jest masonami, no i jakby była negatywna opinia na ten temat w środkach masowego przekazu, znaczy opinia społeczna tego nie akceptowała, ale wszystko się uspokoiło, kiedy ci ministrowie oświadczyli, że na czas sprawowania funkcji politycznych, znowu mrówki, wypisali się z masonerii. I ta masoneria rytu szwedzkiego, co ciekawe, ma największe sukcesy z tych wszystkich masonerii, prawda? Masoneria rytu francuskiego no, zniszczyła Francję, zniszczyła naród francuski, ale pozostali tam katolicy, pozostał tam kościół katolicki, no jest sporo, dominuje gdzieś w społeczeństwie wartości chrześcijańskich. W Stanach Zjednoczonych też nie udało się masonerii przekształcić całego społeczeństwa w społeczeństwo masońskie, a masoneria rytu szwedzkiego
można powiedzieć, że zapanowała nad umysłami mieszkańców tych krajów skandynawskich. Oczywiście nie nad wszystkimi, ale nad zdecydowaną większością. Ona nadaje ton tam w perspektywie moralnej, w perspektywie wartości, w perspektywie duchowej, w perspektywie spojrzenia na człowieka i odniesienia do człowieka również przez państwo. I można powiedzieć, że tam masoneria rządzi niepodzielnie, z tym, że dlatego też ma to miejsce, że no, sama wyznacza sobie pewne granice, czyli tworzy pewne pola wolności, szczególnie wolności indywidualnej, i w te pola nie wkracza. To tyle. Dziękuję bardzo.